Namaste, Maria Bukardi z tej strony i dwa słowa na temat aktualnej sytuacji wokół nas i na ziemi. Popatrz, gdziekolwiek się odwrócisz, wszędzie temat różowego słonia. 90% kanałów z filmami na YouTube porusza temat różowego słonia w tej czy w innej odsłonie. Czyli czy w tej odsłonie negatywnej, czy w cudzysłowie pozytywnej. Gdziekolwiek popatrzysz różowy słoń, Media publiczne w 100% zajmują się różowym słoniem. Ludzie dookoła nas może w 80% zajmują się różowym słoniem. Kto stworzył tego różowego słonia i czemu to służy? Kto tak? Sprytnie manipuluje energią, bo jeżeli wiesz, że energia płynie za uwagą, to gdzie płynie ta energia? W kierunku różowego słonia, strachu i niepewności. To energia mroku, to sieć mroku. Zwróć na to uwagę, że dokładnie teraz, gdy rodzi się tak zwana nowa Ziemia, czyli świadomość ludzi wzrasta. Aktywują się zdolności wyższe u większości ludzi, to nagle pojawił się różowy słoń. Wszystko próbuje przykryć czarna sieć mroku. Nieważne jest to, czy myślimy o pozytywnych rzeczach, jak się bronić, jak się chronić przed różowym słoniem, czy też o negatywnych rzeczach, jaki będzie miał wpływ ten różowy słoń na moją przyszłość. To jednak myślimy o różowym słoniu, więc zasilamy go naszą energią i ten słoń będzie coraz większy i silniejszy. Tak działa tutaj wszystko na Ziemi. Jeżeli takie masy ludzi myślą o tym różowym słoniu, to możesz mieć pewność, że przez kolejne tygodnie i miesiące będzie on coraz silniejszy. Czy chcesz, by różowy słoń zdominował twoje życie w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach? A gdzie są twoje marzenia? Gdzie są twoje pragnienia? Gdzie jest twoja idealna wizja życia? Gdzie jest twoje powołanie? Do czego powołała cię siła wyższa, by być tutaj i teraz na ziemi, do tego, by zasilać różowego słonia stworzonego przez istotę mroku? Na pewno nie. Zadbaj więc o siebie, zadbaj o Twoje myśli, by były one pozytywne. Nieważne, czy myślisz pozytywnie, czy negatywnie o różowym słoniu, jeżeli o nim myślisz, to Twoja energia płynie i go karmi. Mówiłam już o tym w tym słuchowisku, które spotkało się z największym odzewem w całej mojej historii. W słuchowisku pod tytułem Walka o Ziemię Trwa, gdzie omawiałam temat Amazonii i temat Australii. I teraz mamy kolejny temat, kolejny etap działania mroku: sprawę różowego słonia. Czy to wszystko pojawia się w tym samym czasie i jest to przypadek? Na pewno nie. Dlatego moja rada, w odpowiedzi na te wszystkie pytania, jak się bronić, jak się chronić. Co robić? Jeżeli myślisz już o tym, jak się bronić, jak się chronić przed różowym słoniem, to już o nim myślisz, więc już zasilasz go energią i prędzej czy później ten słoń stanie przed twoimi drzwiami. Bo jeżeli o czymś myślimy, to to przyciągamy, materializujemy, manifestujemy. Dlatego moja jedyna rada Skup się na Twoich marzeniach, na Twoich pragnieniach, jak chcesz, by wyglądało Twoje idealne życie? Jak chcesz, by wyglądało tutaj wszystko na Ziemi? Bo każda Twoja myśl tworzy to, o czym myślisz. Zadbaj więc dokładnie teraz o jakość Twoich myśli i razem tworzymy ten świat. Nawet jeżeli to 80% ludzi czy nawet 90% ludzi będzie myślało o różowym słoniu, to jeżeli my jako 1% będziemy myśleć pozytywnie, będziemy myśleć o tym, jak ta Ziemia ma wyglądać, jak nasze życie ma wyglądać w tym idealnym stanie, to wiesz, że wystarczy kropelka, aby naczynie się przepełniło i wywróciło? I dokładnie, jak reguła 101 małpy: jeżeli 101 małpa czegoś się nauczy, coś osiągnie, to automatycznie wpłynie na cały gatunek. Dlatego czasami jedna osoba wystarczy, jedna jedyna osoba, żeby zmienić przyszłość nas wszystkich. Może Ty jesteś tą osobą, której brakuje do kompletu. Jeżeli więc myślisz o różowym słoniu, to będzie cię brakować. I twoja rola tutaj może być ogromna. Jedna stracona kropelka może oznaczać, że spadniemy wszyscy w dół, ale jedna świetlista kropelka może oznaczać, że wygramy tą naszą walkę o Ziemię i powstanie ten piękny i pozytywny świat którego tak boją się energie mroku. Bo jeżeli nasza wibracja wzrośnie, nasze myśli będą czyste, świetliste, pozytywne, to istoty mroku będą musiały wycofać się z ziemi, bo ta wibracja jest do nich, dla nich nie do zniesienia. Może jesteś tym indywiduum, tą duszą, tą istotą, która Brakuje do kompletu, abyśmy osiągnęli ten efekt 101 małpy, zadbaj więc o siebie, o Twoje myśli, skup się na tym, co pozytywne, na Twoich marzeniach, na Twoich pragnieniach, na Twojej idealnej wizji Twojego życia i idealnej wizji Ziemi. I wiesz, nawet, jeżeli 99% ludzi będzie myślało o różowym słoniu, to my, jako 1%, możemy ten proces zahamować i zablokować, i odwrócić. Niech to będzie dzisiaj tą inspiracją i motywacją dla Ciebie. A w kolejny czwartek widzimy się na naszej transmisji o magicznym numerku 101. Jaki będzie temat? Tego jeszcze nie wiem, bo każdy temat co tydzień jest inny. Ale wykorzystaj ten czas, by się przygotować. Wróć do tych wszystkich poprzednich nagrań. Są one dostępne dla Ciebie cały czas, ale oczywiście tylko na mojej stronie, nie na mediach społecznościowych. Zadbaj o siebie, zadbaj o Twoje wibracje, zadbaj o Twoją przyszłość przyszłość Twoich dzieci i przyszłość Ziemi. Oczyszczaj Twoje myśli i myśl o tym, co pozytywne. Tak, jakby ten różowy słoń w ogóle nie istniał. Dziękuję, widzimy się za tydzień i widzimy się wkrótce, Twoja Maria Bukarta.